Kiedy spałeś 3 godziny, a masz przed sobą najcięższy trening w swoim życiu, możesz iść na siłownię i rozczarować się. Ale możesz wziąć też przedtreningówkę i dać z siebie wszystko. I tak zrodził się pomysł stworzenia petardy. Jednym z najważniejszych składników naszej przedtreningówki jest agmatyna, która jest metabolitem argininy. Poza bardzo szerokim spektrum działania tego związku, najważniejszy z nich, który nas interesuje, to zwiększanie produkcji tlenku azotu. A jak wiemy, tlenek azotu, czyli to, co daje cytrulina i arginina, pompa. Jeżeli chodzi o samą recepturę, można powiedzieć, że zainspirował nas Chris Jones ze swoim suplementem Pre-OG. W zasadzie to jego suplement miał tak świetne recenzje, że postanowiliśmy skserować produkt w 100%. Dlatego teraz możecie zamówić produkt bezpośrednio od nas z Polski i zaoszczędzić na wysyłce. Po co coś zmieniasz, jeżeli działa? Nie spotkałem się jeszcze z suplementem tego typu, który nie miałby w swoim składzie kreatyny. Jednak zwykle nie jest jej dostatecznie dużo, ale w petardzie macie aż 5 gramów kreatyny na porcję. Jest to ilość wystarczająca, aby już po tygodniu czy dwóch zwiększyć siłę i wytrzymałość na treningach. Siła? Pompa? Wyjebanie. Petarda! Wybuchnę zaraz, kurwa! Petarda! Przyjdź na piłkę!